chciałbym podsumować teraz nowego Tracera 900 GT. Martuś, no chodź do mnie. Właśnie wróciliśmy ze słowackich Wintli z Yamasklep.pl, gdzie byłem na Yamasze Tracer 900 GT. Martuś też była na dziewiątce, ale też jeździła Tracerem 900 GT i chciałbym pokrótce Wam go pokazać. Zrobimy walkarounda, opowiem Wam o tym, co najbardziej mi przypadło do gustu i jaki jest ten motocykl. Wszystko to, co jest na nim zamontowane i to, jakim charakterze jest ten motocykl, jak on jeździ, jest nastawione pod turystykę. Jest to zupełnie inny motocykl niż zwykła dziewiątka i co ciekawe, uważam, że jest to zupełnie inny motocykl niż był Tracer MT-09 Tracer do tej pory. Teraz jest to Tracer 900 GT, to też jest bardzo ważne. Ta nazwa też się zmieniła troszeczkę. Poza tym, że zmienił się cały motocykl, bo cały motocykl jest teraz zmieniony i jest inny. Różnice między starym a nowym modelem. Dłuższy wahacz, sporo dłuższy. Fabrycznie mocowania do kufrów bocznych. Wystarczy tylko dołożyć taki element. Ten akurat w wersji GT te kufry są standardowo na wyposażeniu. Zupełnie inne zawieszenie niż w wersji zwykłej i też inne zawieszenie niż było do tej pory. Oprócz tego zupełnie inna budowa plastyków, inne kanapy, inne wykończenia. Ten motocykl jest naprawdę teraz bardzo, bardzo, bardzo ładnie dopracowany. No i w wersji GT jest jeszcze bardzo fajnie uposażony. To jest maks wyposażenia, jakie w nim możecie dostać. Piękny wyświetlacz, który jest naprawdę bardzo fajnie czytelny, z różnymi funkcjami. Bardzo dużo informacji, które podaje. W tym też podgrzewane manetki, które w tym miejscu widzicie, mogę sobie sterować i uruchamiać z kokpitu po prostu bez żadnego dodatkowego włącznika. I co jest bardzo fajne, jak zgasicie motocykl, to manetki się wyłączają, a jak znowu chcecie jechać, przekręcacie stacyjkę, to manetki po chwili same się uruchomią w ten tryb, jaki mieliście do tej pory. Oprócz tego w standardowym wyposażeniu jest tempomat, kontrola trakcji. Tempomat fajny jest też elektroniczny, przydaje się zresztą, zobaczycie to na nagraniu, ale o tym za chwilę. Kształt motocykla, no i szyba. Przekonstruowano też szybę. Szybę teraz możecie sobie opuścić i podnieść, co przydaje się w jeździe. W warunkach teraz przydało się dzisiaj, kiedy było bardzo gorąco i po prostu tą szybę mogłem trochę opuścić, żeby mieć jakieś chłodzenie po prostu, nie? Brałem do góry, kiedy jechałem szybciej na autostradzie i ta szyba, powiem Wam, chroni nieźle, ale jest duży hałas, nie? Także z tego, co zauważyłem we wszystkich motocyklach, które mają dosyć wysokie szyby, robi się jakieś zawirowanie za kaskiem i jest naprawdę duży hałas. Musiałem się pochylać po prostu poniżej poziomu szyby. Co jeszcze tutaj zmieniono? Zmieniono, przekonstruowano handbary, zmieniono szerokość kierownicy. Kierownica jest 1,5 cm węższa niż była, o ile dobrze pamiętam te dane. Dodany jest też taki fajny tutaj osłona na zbiorniku i ta osłona to jest miękka guma, także jajkami się tu nie obijacie. Siedzenie jest regulowane, fajnie się ściąga tylną kanapę, przednią też, bez żadnych narzędzi. I jeszcze motocykl na standardowym wyposażeniu ma quick shifter, którego znacie już z dziewiątek poprzednich. Naprawdę działa rewelacyjnie. Tutaj jest to w standardowym wyposażeniu na tym. No dobra, teraz tak. Co mi się w tym motocyklu najbardziej podobało? To słuchajcie, to, że na przykład mam świetny dostęp do regulacji amortyzatora. Mogę tutaj sobie go utwardzić lub zmiękczyć tym pokrętłem. Nie muszę mieć żadnych narzędzi. Po prostu tutaj sobie pokręcę i ta regulacja faktycznie działa. Tu mam jeszcze odbicie, które też mogę wyregulować na twardszy, miększy. Działa i to jest bardzo fajna sprawa. Po prostu na skrzyżowaniu mogę sobie tym pokręcić, jeśli mi się podoba, jeśli chcę coś zmienić. W ustawieniach. Tempomat. Rewelacja. Tempomat bardzo się przydaje w jeździe turystycznej i tutaj bardzo się sprawdził, kiedy lataliśmy po autostradach. To był rewelacyjny. Dalej, gniazdo zapalniczki, które jest fabrycznie. Jest, bo jest. O, fabrycznie założone. Z drugiej strony możecie sobie dołożyć drugie gniazdko.
Już jest tutaj zarobiony przewód i wszystko, żebyście mogli tam tylko podłączyć sobie gniazdeczko i jest gniazdo na przykład USB bezpośrednio sobie zrobić, nie? To się sprawdza. Grzane manetki też używałem w deszczu do suszenia rękawic i fajnie też działa. Podoba mi się to, że jest taki wyświetlacz, podoba mi się ta szyba, która jest regulowana. Podobają mi się bardzo kufry. To też Wam pokażę, bo te kufry bardzo fajnie się zdejmuje i mają bardzo fajną pojemność, taką bardzo optymalną. Natomiast sama jazda z tymi kuframi jest stabilna. Motocykl stabilnie jedzie, nie trzeba się z nim mocować. I zobaczcie, zdejmowanie tych kufrów to jest wypięcie ich i wyciągnięcie do góry. I kufer mam zdjęty, a motocykl dalej jest fajny i dalej ładnie wygląda. Jak chcę kufer przypiąć, mogę go z powrotem tutaj założyć. O, i już mam kuferek założony, zamykam klamką i kuferek jest zamontowany. Otwieranie też jest fajne, nie spotkałem się z tym wcześniej, bo nie miałem kufrów. Tu macie taki trzymak w środku. Pokaż Martuś może troszeczkę z tej strony. O, tak, tutaj macie taki trzymak w środku z tym. I tutaj to nie opada, więc też jak Wam coś tutaj wypadnie, to tutaj może się zatrzyma i nie poleci dalej. Tu jest taki ten. Także fajnie jest to zrobione. Oprócz tego jechaliśmy w deszczu, w ulewie, bo tu było sucho, fajnie w kufrze, bo jest uszczelka dookoła, która dociska. Jak teraz zamykam kufer, to po prostu to wieko się dociska tym zamkiem do ścianek. Także to są główne rzeczy, które mi się najbardziej podobają w tracerze. Pozycja, która jest bardzo zrelaksowana. I to tyle, co chyba mi się podoba w tym motocyklu, głównie na tym. Motocykl jest naprawdę turystyczny, a w ogóle jeszcze mało tego, ma regulację kierownicy. Możecie przekręcić sobie te wyżyczki, żeby przesunąć kierownicę bardziej do przodu lub bardziej do tyłu. Jeśli ktoś lubi bardziej leżącą pozycję. Jest regulowana kierownica, ja z tym nic nie robiłem, ale ta regulacja tutaj jest. Fajny wyświetlacz jest jeszcze, bo dostosowuje się do pory dnia. A to Martuś zauważyła, no, tak. Jak wie, nawet fajnie. Jest w nim chyba jakiś czujnik światła, bo jak wjechałem w tunel, to od razu się przełączył w ciemny tryb. Także chyba jest jakiś czujnik światła. Podobają mi się włączniki, to wszystko. Fajnie, też prosta sprawa, choć pokaż z tej strony. Coś, co się teraz zmieniło blisko, proszę. Tu jest włączanie świateł awaryjnych z tej strony, z lewej manetki, nie z prawej, więc nie musicie, nie odrywacie ręki z gazu, tylko sobie wciskacie tutaj sobie i to działa, nie? Także nie musicie odrywać ręki z gazu i motocykl płynnie sobie jedzie. Widelec z przodu też jest regulowany, inna trochę charakterystyka, no ale jest też kilka rzeczy, które motocyklu przez to motocykl stracił, a zyskał tak naprawdę, zyskał na wadze. Jest teraz cięższy, z kuframi waży sporo, zapakowany też waży sporo, a jeszcze do użycia w kufrach trochę rzeczy. Także to fajnie, że ta regulacja tutaj jest, wtedy możecie sobie to doregulować, zawieszenie, żeby było po prostu dobrze ustawione do zadanych warunków. No i stopka centralna, która też się przydaje fajnie do smarowania łańcucha. W motocyklu turystycznym uważam, że taki must have powinien być i to jest świetna sprawa. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się w tym motocyklu to, że zrobili go bardziej łagodnym. Na pewno te konie trochę uciekły w masę, więc motocykl jest łagodniejszy, ale oprócz tego wydaje mi się, że ma inne oprogramowanie komputera i po prostu jeździ też troszeczkę inaczej, bo po prostu jeździ łagodniej. Nie jest taki szarpiący jak dziewiątka, tylko jest stonowany. I druga sprawa, że jak dla mnie przy wyższych prędkościach za słabo przyspiesza, czyli tam od 160 powiedzmy jest wyraźna różnica między dziewiątką w Nekedzie z tym silnikiem, a w tym motocyklu. Także oprócz tego, że jest łagodniejszy, to jeszcze przy wyższych prędkościach jest po prostu słabszy. Natomiast prowadzi się bardzo dobrze. Nie ma już tego zawirowania, które było do tej pory, które występowało. Można sobie przy 180 i 200 puścić kierownicę i motocykl nie skacze. Nawet przy obciążonych kufrach i nawet z pasażerem, bo to testowałem, o to pytaliście, więc to przetestowałem. I tutaj takie rzeczy po prostu nie mają miejsca. No i chciałem pochwalić jeszcze fabryczne opony, bo w górach jak jeździłem wczoraj w deszczu, w burzy, to te opony naprawdę bardzo fajnie trzymają i można sobie dosyć dynamicznie pojechać. Także te fabryczne opony Dunlopa
uważam, że są naprawdę bardzo trafione w tym motocyklu. Jeżdżą po prostu fajnie. Czy o czymś zapomniałem, Martuś? Jak myślisz? Zgadzam się ze wszystkim. Ale coś ci przychodzi do głowy? Tobie jako pasażerowi? Bo z tyłu siedziałaś, ja nie siedziałem z tyłu. A, no bardzo wygodna pozycja, bardzo to, ten... To może weź usiądź na motocykl jako kierowca. Usiądź jako kierowca i coś wam pokażę. Przy pierwszym kontakcie z tym motocyklem zobaczcie, jak jest ułożona noga. Tak? Wydaje się, że ta noga kierowcy, tak, ja też tak jeżdżę z palcy na podnóżku, że będą zaczepiać o buta pasażera. Nic bardziej mylnego. Jeździłem z pasażerem, z Martuś i z innym pasażerem teraz na wyjeździe z Michałem, Tomka synem i w ogóle mi to nie przeszkadzało, nie zaczepiałem go, ani on mnie nie zaczepiał nogą, więc jest to dobrze rozwiązane. Nie ma tu problemu. Z tyłu jest rewelacyjna taka pozycja, nie? Michał mógłby się więcej wypowiedzieć, bo tu nie jeździł. Tak. Jakby ktoś nie wiedział, to oczywiście główne zalety i wady tego motocykla wyłapiecie na relacji z naszego wyjazdu na Słowację. Słowackie winkle z jamasklep.pl. Zapraszam was na ten odcinek. Tutaj powiedzmy, że to jest wstęp właśnie do tego, żeby was przekonać, jak testowałem ten motocykl i jak ten test wyglądał, że nie mówię rzeczy, których po prostu wyczytałem, tylko sprawdziłem to na własnym tyłku. Podczas wyjazdu zrobiłem na tym motocyklu 2100 km. Jeszcze opowiem troszeczkę o kanapie. Słuchajcie, kanapa jest dosyć komfortowa i nawet jak podusie założyłem, to w sumie wróciłem bez podusi. Podusia powędrowała do dziewiątki dla Martuś. Martuś jest zadowolona, fajnie się jechało z tym. Tak opowiadała bynajmniej. Natomiast mi ta podusia tutaj przeszkadzała, bo podniosłam je te 2 cm wyżej i wtedy miałem jeszcze gorzej, jeśli chodzi o szum wiatru z zawirowania za szybą. O, no i tyle. Także zapraszam was teraz, zajrzyjcie sobie na relacje z wyjazdu na słowacką stronę Tatr, gdzie zobaczycie, jak tym motocyklem się jeździ. Do zobaczenia. Zapraszam. Zapomniałem o jednej fajnej rzeczy, która mi się podoba w tym motocyklu, jak należy w niego wsiadać. I nie powiedziałem jeszcze o skrzyni biegów, która wydaje mi się, że mniej hałasuje w tym motocyklu na 6 biegu niż w naszej 9 i w starych tracerach. Także ta skrzynia jakby jest tutaj cichsza na 6 biegu. A chodzi równie precyzyjnie, jakby się precyzję, to nie mam tutaj nic do dodania, ale pokażę wam, jak na tym motocykl się wsiada. Można sobie wsiąść ze stopki centralnej po prostu tak, w ten sposób. Bujnąć go i motocykl się zestawia ze stopki. Jesteście gotowi do jazdy. Ready to trace. O, widoczny. Bajeczny. Bo ja też. Ale mi się wydaje, że to był Orle. Kurde, no najlepszy z całego dzisiejszego dnia. To właśnie ten odcinek drogi i... A tam w górach, w Tatrach leje. Jeśli chodzi o pogodę, w tej chwili jedziemy i mamy piękną pogodę, piękne słoneczko.